Przedświąteczny jarmark zorganizowała w naszym mieście lokalna grupa działania Ziemia Wieluńska. Okazało się zatem, że tego typu przedsięwzięcia można organizować nie tylko w dużych miastach. Przyjechali wystawcy z całego regionu LGD Ziemia Wieluńska, a także spoza naszego terenu. Mamy twórców ludowych w postaci rzeźbiarzy, mamy stoiska z biżuterią artystyczną, oczywiście niezastąpione i zawsze obecne koła gospodyń wiejskich, między innymi z Mokrska, z gminy Grząśnia również. Myślę, że jeżeli chodzi o termin, wstrzeliliśmy się doskonale. Mhm. Czyli suma summarum, ile mamy tutaj stoisk różnego rodzaju? Myślę, że ponad 20. Przyjrzyjmy się zatem poszczególnym stoiskom, a było ich naprawdę sporo. Sporo było też różnorodnych świątecznych artykułów, co bardzo ważne, takich, których nie można kupić w normalnym sklepie. No i naturalnie pyszności z wigilijnego stołu. O te zadbało m.in. Stowarzyszenie Aktywni na Wsi Razem z gminy Rząśnia. Pierogi z kapustą i z grzybami, krokieciki z kapustą z grzybami, rybkę w zalewie, zupa grzybowa z łazankami własnej roboty, sałatkę śledziową, ciast, no i naleweczki własnej produkcji. Świątecznymi potrawami i nalewkami na jarmarku chwaliła się też reprezentacja koła gospodyń wiejskich z gminy Mokrsko. To są stare, ładne, wszystko zrobione swoimi własnymi rękoma. No i to są przecudne rzeczy. Przeróżne mamy aniołki, nie? I mamy robione na szydełku i ewentualnie z takich ciężkich zrobione. Coś takiego jest potrzebne, żeby ludzie mogli przyjść i zobaczyć, co robimy. A to nie jest tak, wie pani, że te święta to w zasadzie sprowadzają się tylko do takiej gonitwy po sklepach za zakupami, czy też jest jeszcze czas na jakąś taką refleksję, jak pani sądzi? Tutaj, przychodząc tutaj, można się na chwilę zatrzymać, tak, popatrzeć na coś innego niż to, co jest w sklepach. Każdy zatem na jarmarku mógł znaleźć coś dla siebie i to po przystępnych cenach. Cieszył również fakt, że do imprezy dobrze przygotowały się szkoły. Na specjalnie przygotowanych stoiskach można było kupić wiele świątecznych artykułów. Choinki z makaronu, choinki z pierza, wianki na drzwi, pierniki, chleb ze smalcem, jabłecznik, piernik i co tylko sobie życzycie. Sprzedajecie, ale można też coś zdegustować? Można zdegustować. Jest herbata z korzeniami i są ciastka wypieczone przez nasze dzieci w pracowni technologii gastronomicznej i są ciasta świąteczne. Przygotowaliśmy wiele, wiele ozdób świątecznych wykonanych przez, trzeba podkreślić, rodziców, dzieci i nauczycieli naszej szkoły. Praca wspólnie dużej gromady ludzi dała taki właśnie efekt. Zrobiliśmy ponad 30 stroików, tak, i są one na florecie, żywy świerk, ozdoby, więc jest zainteresowanie. Dzieciaki kolorowały, naklejały, oklejały różną techniką bombki, które zdobyliśmy, 50 bombek. Dzieciaki piekły pierniki, zdobiły te pierniki, pakowaliśmy. Mamy również kalendarze prezentujące naszą szkołę, która będzie w przyszłym roku obchodziła 80-lecie szkoły. Organizatorów bardzo ucieszyło dość duże zainteresowanie jarmarkiem wśród mieszkańców. LGD zapewnia, że będzie to cykliczna impreza i już teraz zaprasza na kolejny, tym razem wielkanocny jarmark, a dłuższa relacja z tego Bożonarodzenia, podczas którego nie brakowało też akcentów artystycznych w temacie tygodnia. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy, wszyscy.